Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z Tworzę Sima Jako. I na samym starcie chciałam Wam powiedzieć, że dosyć dawno nagrywałam swoje odcinki. Pewnie to osoby, które tam bardziej szczegółowo oglądały, słuchały tej mojej całej paplaniny, wiedzą, że bodajże ostatni odcinek, jaki nagrywałam, to... No, myślę, że to był albo początek stycznia, albo końcówka grudnia, więc no, trochę tych odcinków, już trochę taka przerwa u mnie wystąpiła. Też to, co możecie zauważyć, to przez ten ostatni tydzień nie wrzucałam żadnych odcinków, bo sesja się zbliżała. W tym momencie jestem już tak naprawdę... Po sesji, można powiedzieć, jestem po sesji, nie zaczynając w ogóle sesji, bo sesja zaczyna się dopiero od 4 lutego u mnie na uczelni, a no ja mam tylko jeden egzamin 4 lutego, więc powiedzmy, że jestem już na tym etapie, w którym mogę znowu wrócić na kanał i znowu gdzieś tam spróbować dla Was coś stworzyć. I w dzisiejszym odcinku wybrałam, że stworzę właśnie florę z Wings, tylko że w takim... Powiedzmy bardziej właśnie w stylu alfa, CC bardziej alfa i że będzie taka flora znana, czy taka, która teoretycznie mogłaby się pojawić w życiu naszym, prawdziwym. I możecie zapytać, czemu akurat flora. Flora tylko i wyłącznie dlatego, że ostatnio jakoś 21 coś takiego wyszedł na Netflixie serial właśnie z Wings, Saga Wings. I ja nie znam nigdy tego uniwersum, ja zawsze byłam za teamem Witch, więc stwierdziłam, że może bym sobie obejrzała ten Wings i powiem Wam, że bardzo mi się to spodobało. Co prawda bardzo dużo fanów takich, którzy oglądali już animowane tą bajkę ogólnie, mówi, że no jest w tym trochę niepoprawności, jest oczywiście dużo odstępstw od reguły. Ja Wam powiem, że ja no, nie znam tego uniwersum, więc dla mnie to było bardzo fajne przeżycie. Ja bym chciała od razu, żeby już był kolejny sezon. I stwierdziłam, że skoro właśnie w samej tej Netflixowej, o Boże, nie mogę nawet się wysłowić, wersji nie ma flory, jest tak jakby nie ma ogólnie flory, tylko jest zamiast flory jest jej jakaś, to tak nazwali, kuzynka, Terra, to stwierdziłam, że może ja bym stworzyła taką florę, która według mnie trochę odwzorowuje właśnie tą kreskówkową wróżkę. Wróżkę bodajże, flora jest wróżką ziemi, z tego co ja zrozumiałam. Powiem, że miałam dosyć duży problem z włosami, bo i ogólnie z całym moim wyobrażeniem jej, bo na samym początku stwierdziłam, że może bym zrobiła ją tak podobną, jak się tylko da do flory z po prostu z tutaj oryginału, ale później stwierdziłam, a może jednak zrobię to, jakby to była taka właśnie flora z tego Netflixa. I po czym zaczęłam się właśnie plątać w tym, co tak naprawdę chcę stworzyć i wyszło to, co wyszło. Czy jest to złe, czy jest to dobre, to Wy musicie to ocenić. Też widzę, że bardzo, bardzo powoli leci czas, bo bodajże tutaj na tym odcinku przyspieszenie jest chyba 1,5 tylko, bo szybciutko ją bardzo zrobiłam. Więc tak naprawdę to jest taka cała geneza w 3 minuty o tym, jak ten odcinek powstał, o czym jest i mogę Wam teraz powiedzieć, że... A, wiem, co chciałam jeszcze dodać. To, że nie wiem dlaczego, ale mi się bardzo nie podoba takie połączenie takich jaskrawych kolorów, a z tego, co kojarzę właśnie, Flora jest ubrana w taką różową, mocny taki jaskrawy róż, jako spódniczkę i taką bluzkę z odkrytymi ramionami żółtą. Nie wiem, ale to połączenie dla mnie jest co najmniej dziwne. Nie pasuje mi zbytnio dobrze. Tutaj jak widzicie tą teraz bluzkę, co znalazłam, ona jest wręcz idealna do tego, jak wyglądała w bajce, ale nie było koloru żółtego. Tak wiecie, tak standardowo na złość po prostu zrobione. Ale teraz już wracając do tego takiego mojego prywatnego życia, to mogę Wam powiedzieć, że no na ten moment zaliczyłam
praktycznie wszystkie przedmioty zostało właśnie mi ten jeden egzamin. Większość z nich zaliczyłam aktywnością, co według mnie jest bardzo fajne, bo teraz dzisiaj nagrywam właśnie sobie dźwięki do filmów. Powiem Wam, że mi się bardzo nie chce, bo się trochę rozleniwiłam właśnie od nagrywania. Ale nagrywam sobie te dźwięki do filmów i tylko patrzę na moją grupkę na Messengerze, jak wszyscy się troszkę denerwują, bo bodajże we wtorek mają 2 zaliczenia albo 3, a ja już to zaliczyłam, więc mam taki spokój, czyste takie sumienie. Jeżeli chodzi Wam, powiem o oceny, to jestem sama zdziwiona, bo do tej pory najgorszą oceną, jaką dostałam z przedmiotu, jest 4,5. I wahają mi się 4,5 i 5 same. No zaczniemy z analizy matematycznej, bo jednak to jest największy siekacz naszego całego roku. Czy zdam na następny semestr? Zdam, ponieważ mój deficyt punktów jest jakby, a nawet się nie wiem jak to powiedzieć, ale mój deficyt punktów, nie przekroczyłam go, może w ten sposób Wam to powiem. Bo na studiach trochę inaczej jest niż w szkole normalnej. To nie jest tak, że jak dostanę się jedynkę z jakiegoś przedmiotu, to się nie zdaje, czy nie pamiętam nawet, jak nigdy nie miałam takiej sytuacji, ale pamiętam, że w szkole właśnie było chyba 2 jedynki z 2 przedmiotów i się nie zdaje. Tutaj jest troszkę inaczej, na studiach zdobywa się tak zwane punkty. Każdy przedmiot ma przypisane te punkty do siebie i można zdobyć określoną ilość tych punktów i można mieć jakieś tam braki w każdym semestrze. A ja na ten moment zdobyłam 21 punktów i zostało mi tylko 9 punktów z analizy matematycznej, a mogę nie mieć 11 punktów, więc tak czy siak już na 30 ogólnie. Więc tak czy siak już mam taką czystą sytuację, spokojną głowę. Powiem Wam, że studiowanie w ten sposób, jaki teraz studiujemy, dla mnie jest przynajmniej przyjemne, bo nie muszę nigdzie jeździć, nie muszę nic zrobić. Co prawda, wiecie, nie ma tego kontaktu międzyludzkiego, ale myślę, że bardzo dużo też mi dało to, że właśnie sobie mogłam z Wami pogadać i gdzieś tam się czasami poodzywać do kogoś, mimo że ja Was nie widzę, nie wiem ile osób tak naprawdę do końca słucha tych odcinków i tak dalej, ale zawsze gdzieś tam jak miałam jakieś tam przemyślenia, to mogłam sobie po prostu do Was pogadać, popowiadać, co się u mnie ostatnio działo, jakieś fejle życiowe, które robię dosyć często. No i ogólnie tak bardziej przyjemnie. Nie wiem, jak to wyglądało z perspektywy innych osób, czy im się podoba, czy nie. Ja jestem też taką osobą, która nie potrzebuje strasznie dużego kontaktu z innym człowiekiem, więc dla mnie to po prostu ten semestr był cudowny. Zaliczenia tego semestru też nie były jakieś takie najokropniejsze. Też mi się trafili akurat bardzo, bardzo fajni wykładowcy, więc tutaj nie mogę na nic narzekać ogólnie, bo przeszłam po prostu do drugiego semestru bez najmniejszego problemu. I tak jak widzicie, teraz jeszcze jakieś zmiany próbuję zrobić z simką, teraz jak zejdę znowu z tematu tego, na to co się dzieje na ekranie. Czy mi się ona podoba? Ogólnie mi się podoba, jeżeli chodzi o sam wzrost, same te skrzydła. Te skrzydła w ogóle są piękne i według mnie, nie wiem czy one nie są właśnie z jakiegoś CC, które jest ogólnie poświęcone Wings, bo wyglądają identycznie jak skrzydła z jednego sezonu z Wings. Ale tak, jeszcze wracam do tego, jeżeli mogłabym coś zmienić u tej simki, to na pewno by była kolorystyka, bo strasznie mi się gryzie ta bluzka z tą spódniczką i tak już mniej niż z tą taką całkowicie jaskrawą. I też wiecie co, na samym końcu sobie właśnie tak jak patrzyłam na zdjęcie, to tak mówię, ogólnie ona nie jest bardzo podobna, ale tak sobie patrzę, czegoś mi brakuje. I sobie uświadomiłam, że przecież Flora ma taką ciemniejszą karnację, więc jeszcze stwierdziłam, że troszkę tę karnację przyciemnię. Co prawda teraz jak sobie tak patrzę, to wydaje mi się, że mogła być jeszcze ciemniejsza, ale też nie ma jakiejś takiej tragedii. Ogólnie bardzo mi się też te oczy podobają, co ma, i też widzę, nie wiem czy teraz zauważyliście, że całkowicie bransoletka nie pasuje do tego, jak ona wygląda. Ale to takie, oczywiście jak zwykle takie niedociągnięcia po mojemu muszą być zrobione. I cóż, ja w tym momencie chyba już nie mam nic więcej Wam do powiedzenia. A, oczywiście, zapomniałam, bo jakbym mogła o tym nie zapomnieć. Wszystkie CC znajdziecie w opisie filmu, a jeżeli nie, to w przypiętym komentarzu, więc pamiętajcie o tym.
zanim się gdzieś o to pytać. Wszystkie, które ja oczywiście znalazłam, bo ostatnio jest dosyć duży problem z tym, bo niektóre stronki z modami CC usuwają swoje CC i no tu jest dosyć spory problem, bo to, co ja wyszukam, no pierwsza rzecz, nie mogę wyszukać, a to, co na przykład kiedyś wyszukałam, już nie działa, więc no nie jest to pozytywne dla mnie przynajmniej. Ale cóż, to by było na tyle. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia. Pa, pa!